Witam Was, kochani, bardzo serdecznie z strony Opro. Witam w odcinku już czwartym o wojnie na Ukrainie, sezon trzeciego. Alir Hanisen, dyrektor Narodowego Wywiadu USA, podczas przesłuchania Komisji Senackiej USA powiedział, że jednak, że Putin zamierza osiągnąć cel poza Donbasem i najprawdopodobniej liczyć na to, że wsparcie USA i UEFA, chyba coś takiego, może to jest skrót, cholera wie, dla Ukrainy będzie słabnąć w miarę pogłębienia się inflacji, niedoborów żywności i cen energii. No dobra, dziska, to tyle w sumie. Z odcinka już, jak się nie mylę, czwartego, nie, no czwartego sezonu trzeciego. Ludziska, chciałem Wam jeszcze powiedzieć na temat filmu, bo nie powiedziałem wcześniej. Poniedziałkowym, czyli wczorajszym. Że tam Niezniszczalnych 3 oglądałem i dosyć ciekawie był, no ciekawy tam film to może jest, no jak ktoś nie ogląda, to zapraszam chętnie na cda.pl, tam se wpiszcie Niezniszczalni 3, tam cały film na cda, tak się wpisuje i wtedy obejrzycie sobie cały film. No to tyle. I w sumie chciałem Wam powiedzieć, że no dobry jest ten film, bo w sumie zaczyna się tak, że najpierw w pociągu jest rozpierducha, potem jakby powiedzieć szczerze w takim budynku, później znowu w takim ala też w budynku, tylko że muszą odebrać tam swoich przyjaciół, w sensie, że ich uwolnić. No i później na koniec filmu jest taka rzeźnia, że ja pierdzielę. Normalnie, no, jazda bez trzymanki normalnie, 2 godziny trwa, fakt, 2 godziny i tam 30 minut film trwa, no, ale wiecie, no, ktoś nie, jak nie, nie oglądał tam Niezniszczalnych 3, to można sobie obejrzeć na CDA, mówię Wam szczerze, że wpisujecie Niezniszczalni 3, oglądaj, cały film przez, cały film i do tego CDA wpisujecie i tyle w sumie. Z tej strony. Jeszcze co Wam chciałem powiedzieć, no już niedługo w sumie kończymy ten sezon, że tak powiem, nie no, że tam kończymy, po prostu niestety ostatnie odcinki, które będą, to będą coraz tam dalej za zawadą. Dobra, tam. Mało większość powiem w następnym odcinku. Na razie.